Cieszymy się z wygranej z tego spotkania. Wiadomo, jakie to są, jaką wagę mają te zawody tutaj w województwie lubuskim, także cieszymy się z tej wygranej. Były też ciężkie biegi, zwłaszcza jak Bartek z Marszu jechał, po prostu kosmiczny Bartek, to on naprawdę jest mega szybki zawodnik i naprawdę było ciężko z nim. No ale jakby drużyna pokazała się nasze z bardzo dobrej strony i zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Indywidualnie jak oceniasz swój występ? Okej. Mówię, punkty dobrze, walka na to, że też dobrze. I troszkę starciki tam, parę startów było zepsutych. Ale w Ekstralidze nie jeżdżą słabi zawodnicy, także to jest normalne i nie każdy mecz możesz robić komplety punktów. A jak derby przeżywa człowiek, który jeszcze rok temu jeździł w obozie gorzowskim, tak powiem, a dzisiaj jeździ w zielonogórskim? Ma to dla ciebie w ogóle znaczenie? Czy... Absolutnie żadne. Ja się po prostu, jak jest mecz, odcinam od wszystkich myśli i jak jest mecz, naprawdę jestem tak spokojny, że w ogóle się nie zastanawiam nad takimi rzeczami, bo moim zdaniem, jak się człowiek zacznie zastanawiać takimi rzeczami, to nie zrobię wyniku po prostu. No.